Ogromny talent, tytan pracy i perfekcjonista. Wspaniały polski tenor, chłopiec z Sosnowca, jak sam o sobie mówił. 16 maja 1902 roku urodził się Jan Kiepura, król polskich tenorów. Jan Kiepura to legendarny polski tenor, który występował na najważniejszych scenach operowych świata. Służył w konspiracyjnej polskiej organizacji wojskowej, zaś w 1919 roku wziął udział w pierwszym powstaniu śląskim. Jego ojciec Franciszek był piekarzem. Zgodnie z wolą rodziców, artysta studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a w tajemnicy przed nimi, w przerwach między zajęciami, przyszły śpiewak pobierał lekcje muzyki u Wacława Brzezińskiego. Przeznaczał na to większą część swoich skromnych funduszy. Po pewnym czasie nauczyciel odmówił przyjmowania opłat, a za owe pieniądze kazał Kiepurze kupić eleganckie ubranie i nowe buty. Po raz pierwszy zaśpiewał publicznie w Sosnowcu w 1923 roku, a rok później występował już w Operze Warszawskiej w roli górala w Halce Stanisława Moniuszki. Godzinami potrafił ćwiczyć jedną frazę, nawet jeden dźwięk, do tego momentu, aż sam był zadowolony z osiągniętego efektu. Stąd nie trzeba było długo czekać na to, że był jednym z największych śpiewaków w ogóle w historii muzyki. Jego panowanie nad oddechem, czy można powiedzieć, bolączka wielu śpiewaków, piano na wysokich dźwiękach, cudowne w jego wykonaniu, którego nawet nie potrafią zakłócić trzaski z płyt winylowych pochodzących jeszcze sprzed II wojny światowej. Był także aktorem. W 1930 roku otworzyła się przed nim droga, gdyż wystąpił w muzycznym filmie Neapol, miasto śpiewu. Wystąpił w takich produkcjach jak Zdobyć cię muszę czy Dla ciebie śpiew. Był to początek wielkiej kariery artysty, który święcił triumfy także w innych teatrach operowych świata, takich jak Staatsoper w Berlinie, Opera Comique w Paryżu, Covent Garden w Londynie, Teatro Colón w Buenos Aires. A 10 lutego 1938 roku Jan Kiepura zadebiutował w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku rolą Rudolfa w Cyganerii Giacomo Pucciniego. Tu śpiewał również partię Don Josego w Carmen Georgesa Bizeta oraz księcia Mantui w Rigolecie Giuseppe Verdiego. Rola ta stała się jedną z najświetniejszych jego kreacji. Publiczność przyjmowała go zawsze z entuzjazmem. Był bardzo skromną osobą. Śpiewał w wielu miejscach, odchodząc od różnych przyjętych zasad, na przykład na balkonach. Przykładem jest śpiew na balkonie hotelu Bristol w Warszawie. Potrafił śpiewać na dachu samochodu. Ludzie uwielbiali go. Gdy wracał do Warszawy, był witany jak gwiazda. Wyprzedziła go jego międzynarodowa sława. Nie zdecydował się jednak na stałe osiąść w Polsce, mając ważne kontrakty z teatrami i operami w Londynie, Paryżu i Berlinie. Wybuch II wojny światowej zastał go w Paryżu. Pytany przez dziennikarzy, czy zamierza kontynuować występy, śpiewak odpowiedział, że teraz jestem tylko żołnierzem, żołnierzem polskim, a moja żona, Marta Egert, będzie służyć w Polskim Czerwonym Krzyżu. Oboje wypełniamy swój obowiązek. Przyjął także obywatelstwo amerykańskie i cieszył się entuzjastycznymi recenzjami w prasie. Długo nie mógł zaśpiewać w kraju. Do Polski przyjechał dopiero w 1958 roku. Fatalne recenzje i złośliwe artykuły PRL-owskiej prasy nie przyniosły niestety rezultatów. Na Okęciu Kiepurę witały tysiące warszawiaków. Śpiewał dla tłumu z balkonu hotelu Bristol, przemawiał do widowni z dachów samochodów czy z okna wagonu. Zmarł przedwcześnie nieopodal Nowego Jorku w 1966 roku. Został pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskim cmentarzu Powązkowskim, zgodnie z jego życzeniem, by spocząć w mieście, jak tłumaczył, którego nigdy nie przestał kochać.